czego zacząć? W lipcu 1993 roku oficjalnie w KRS-ie powstała Fundacja Darkowski Herbu Klamry. Był fundatorem, założycielem fundacji jest oczywiście pani Elżbieta Tarkowska-Szatila wraz z rodziną. Proszę księżny, kiedy w ogóle zrodził się pomysł założenia fundacji, właśnie prowadzenia, realizowania tych celów, które obecnie realizuje fundacja, czyli pomoc? To jest tradycja z 906 roku. W 906 roku w Warszawie na Marszałkowskiej 68-72, a następnie na Rybakach 5, mój dziadek Władysław Tarkowski otworzył pierwsze domy dla samotnych matek i ubogich rodzin. Pomagał jemu kamienicznik, Żyd Matyjas Tannberghaus, który posiadał dwie kamienice, użyczył suteryny i poddasza, aby tam znaleźli schronienie potrzebujący. W ośrodkach fundacji przebywają osoby bez względu na rasę, skóry, przynależność etniczną, przynależność religijną, przynależność społeczną, zawodową. Ale ważne jest to, że wszyscy tu w tej fundacji znajdujemy wspólny dom. Jest to dom, który działa ponad wszelkimi podziałami. Trudno jakieś słowa położyć na to, co czuję w tym momencie. Jestem dumna z tego, że obejmuję tradycję naszego rodu. I przez te 20 lat na fundacji było dużo wzlotów i upadków. Ale jednak ważne jest to, że za każdym upadkiem trzeba wstać i nadal walczyć. Od młodych lat nauczono mnie bardzo ważnej mądrości życia, że nieważne skąd jesteśmy, ale że jesteśmy tu i teraz. Ale też to, że życie jest niczym wartym, jeżeli nie chcesz pomóc innym. Powiedz, Elisko, czy będziesz w przyszłości kontynuować dzieło swojej babci, właśnie prowadzenie fundacji Tarkowskich Herbu Klamry? Na pewno będę. Może to będzie w innej takiej erze i inne pomysły, coś nowego, bo jednak jestem parę generacji pod babcią i po prostu mam inne wizje, ale na pewno pomoc dla ludzi, ale w jakim sensie to jeszcze jest do wymyślenia. Od małego to zawsze było mi mówiono, że jest to ważna rzecz, trzeba komuś innemu pomóc i zawsze to mam ze sobą, czy w pracy, czy w szkole, czy znajomymi, czy nawet na ulicy, jak ktoś mnie potrzebuje i ja mogę, to dlaczego nie? Najwięcej uwagi potrzebują dzieci i młodzież. To oni wbrew pozorom są najbardziej potrzebujący. Chciałabym krótko opowiedzieć, jak sympatycznie mogło spędzić tu czas. Między innymi są organizowane festyny i ogniska z różnych okazji. W fundacji są również zwierzęta, z którymi dzieci chętnie obcują. W każde wakacje są kolonie i obozy. A to wszystko dzięki księżnej Elżbiecie Tarkowskiej. Ona jest przykładem na to, że warto pomagać potrzebującym, a w szczególności dzieciom. Chciałabym jej w tym dniu podziękować z całego serca w imieniu dorosłych, dzieci i młodzieży. Gorące brawa! Proszę księżnej, a jakie obecnie są największe potrzeby Fundacji Tarkowskiej? No, potrzeby są faktycznie ogromne, tak jak ogromna jest bieda w Polsce. Potrzeba nam na remonty ośrodków i funduszy, i materiałów. Potrzeba sprzętu, odzieży, obuwia, wyżywienia. W zasadzie potrzeba wszystkiego. Nie mamy dotacji. Zwątpiliśmy już w to, że możemy dostać dotację. Dlaczego nie będziemy mówić, nie będziemy nikogo krytykować, bo jest to nieładnie. Trzeba po prostu starać się, żeby ciągnąć ten wózek, który wystartował 20 lat temu.
praktyce, Lizo, czy to prawda, iż babcia na co dzień utrzymuje się z własnej emerytury, a nieraz bywa, iż z własnych pieniędzy utrzymuje inne osoby fundacji? Tak, wszystko co dostaje sama, to na innych wydaje. Czyli tak de facto twoja babcia nie ma żadnych korzyści z prowadzenia fundacji? Nie. Nic nie ma. A czy prowadzenie fundacji dla niej to jest przyjemność? Oj tak, satysfakcja, bo jak widzimy 20 lat minęło i nadal dostaje satysfakcję z tego. To jest jej życie i dużo oddała i serca, i cierpliwości, i no i w ogóle siebie. I to jest jej życie i to jest, ona będzie kontynuować, aż już nie będzie mogła. W tych domach znajdują schronienie ludzie potrzebujący, od noworodka po staruszków, obydwojga płci. Są rodziny, dumni jesteśmy, jeżeli ludzie znajdują sobie partnerów i zakładają nowe rodziny. Tak jak we wszystkich środowiskach, biorą śluby, wesela. Są to placówki dla ludzi bez względu na wyznanie, narodowość, pochodzenie, stan zdrowia, ponieważ ludzie biedni to bardzo często osoby słabsze psychicznie, które załamały się, dostały depresji w związku z ciężkimi warunkami, brakiem pracy. Wychowankowie domów dziecka. Nie chcemy tworzyć gett, jednych dla kobiet, jednych dla mężczyzn, innych znów dla matek z dziećmi. Proszę pana, wywodzi się pan właśnie z Tarkowskich. Może pan coś więcej opowiedzieć, dlaczego akurat Fundacja Tarkowskich, dlaczego przez 20 lat właśnie wspiera osoby biedne, bezdomne, pokrzywdzone? Wydaje mi się, że to wywodzi się w ogóle... No trudno mi w tej chwili określić. Z osobowości, tak, no, z charakteru człowieka. Elżbieta ma tak to zostaliśmy... siebie, że jest altruistką. I ona potrafi okazać, być stanowczą, konsekwentną w działaniu. To mi się bardzo podoba. A jednocześnie potrafi ściągnąć swoją, że tak powiem, postawą ludzi do siebie. A myślę, że tak zostaliśmy wychowani. I to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Proszę pana, czy popiera pan inicjatywy społeczne typu jak Fundacja Tarkowski Herbu Klamry? هل انه انت تحب مساعده المجالات هذه يعني طبعا يعني هي واقع الحال انه اللي شفنا انه عوائل هوايه وافراد انه محتاجين ودا نشوف هذا الشيء واقع حال منببنا مبي بيجيمي wszystko teraz co się dzieje na temat pomoc mówię na pewno powinny być. Proszę powiedzieć, czy dzisiejsza uroczystość podoba się panu? هل انه الحفله الحا اليوم يعني عجبتك؟ كل السعيدين احنا بحضورنا اليوم وكان لنا الشرف بالحضور هذا الحفل. No, mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy tutaj i wszystko jest eleganckie, piękne. Szacujemy, że stacjonarnie przez 20 lat w ośrodkach Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry przebywało około 14 tysięcy osób. 14 tysięcy osób wykluczonych, uzależnionych, samotnych, biednych, starych, chorych i tych, którzy po prostu nie mają dachu nad głową. My bazujemy na uczciwości ludzi. Na uczciwości jesteśmy uczciwi wobec ludzi i wyobrażamy sobie, że każdy jest też uczciwy wobec nas. My nigdy nie pytaliśmy o dochody. My nigdy nie pytaliśmy o status społeczny. Jeżeli dana osoba była, powiedzmy tak prosto, na Chorzej czy na Dudziarskiej, wydawka żywności, przychodziła osoba, która mówiła, że potrzebuje pomocy, my tą pomoc udzielaliśmy. A w jaki sposób fundacja pomaga tym osobom właśnie wykluczonym ze społeczeństwa powrócić do normalności? Więc co jest pierwsze? Tworzymy domy wielopokoleniowe. Jako jedyni w Polsce uważamy, że rodzina jest najważniejsza, więc stworzyliśmy jak gdyby zastępczą rodzinę. W miejscowościach wiejskich jest ciężko o podjęcie pracy etatowej, poza tym nie każdy z tych ludzi się nadaje do pracy, bo jeżeli on nie pracował 12 lat, żył poza marginesem społecznym, każdy go odpychał, każdy go odganiał,
On nie może się przestawić. Proszę księżny, i na zakończenie. W jaki sposób można nawiązać współpracę z Fundacją Tarkowski? Gdzie można znaleźć informacje o fundacji? No mamy bardzo skromną stronę. Myślę, że ktoś nam znajdzie się, kto pomoże ją ulepszyć. Kto się zna na internecie, na tych robieniu stron. Ale jest strona fundacji i tam są podstawowe wiadomości i namiary na poszczególne adresy poszczególnych placówek i telefon do mnie. Mam tylko w tym dniu jedno największe życzenie, żebyśmy mogli obchodzić 30-lecie, 40-lecie, 50-lecie, a nawet jeżeli nie będziemy mogli obchodzić w tym gronie, w którym jesteśmy dzisiaj, to zawsze myśl przewodnia i to, co zrobiła Pani dla nas, dla Twoich dzieci, będzie dla nas najważniejsze.